Witamy Was w Poznań kontra Warszawa. programie, w którym nie mówimy au wieder, zajęty, tylko mówimy herzlich willkommen. Witamy wszystkich kibiców Lecha Poznań, Legii Warszawa. Witam także Pawła Gołaszewskiego, uśmiechniętego tygodnia, piłka nożna, a także Dawida Dobrasza. Bo ten Morgen, tak, o, proszę, tak, proszę bardzo, przywitać. tutaj lingwistyczne zdolności obu redaktorów, ale też oczywiście piłkarskie. Salam alaikum. o, może tak, salam alaikum jeszcze. No tak, trochę były Myślę ostatnie tygodnia, inne tak. okoliczności, kiedy się spotykaliśmy. To znaczy, Ty byłeś w innych okolicznościach, my w identycznych. Oczywiście, łapki w górę. Na dzień dobry, tak już pięknie po polsku, jakby gwarą poznańską jakoś było inaczej, czy nie, Dawid? Ciema. Ciema, witamy Was bardzo serdecznie i rozpoczynamy właśnie od derbów Poznania. Derbów, które były rozegrane w piątek, więc sobie krótko je, Dawid, omówimy, ale takie pytanie, które przejawia się chyba w przypadku derbów Poznania: czy ten mecz był w jakikolwiek sposób inny niż wcześniejsze derby, bo wynik można powiedzieć identyczny, ale. Jak na sobie tylko i wyłącznie choćby w statystyki spojrzałem, no to warto trochę tych sytuacji miała. Strzałów oddała jak na siebie w meczu z Lechem całkiem sporo, ale chyba nie powiemy, że to jest niezasłużone zwycięstwo Lecha Poznań. Chociaż wreszcie przebudził się pan Krzysztof Welde. To był taki występ trochę jak z europejskich pucharów, ale w sumie było, e, był mecz rozgrywany wieczorem, więc to wszystko tak trochę pasuje. Tak, pierwszy gol Krzysztofa Welde. Christophera Welde od 2 grudnia, od tego śnieżnego, śnieżnego spotkania z Koroną Kielce, które Lech Poznań wygrał jeszcze za kadencji Johna Van den Broma. To w ogóle pierwszy dublet Christophera Welde od 19 maja i też meczu z Koroną, ale wówczas wygranego 3 do 0, więc trochę na to Welde musiał czekać w ogóle jego dziewiąty gol w tym sezonie, więc to jest najlepszy strzelec. Tu pan Paweł dobrze trafił, jeśli chodzi o ekstraklasę w tym sezonie. I odpowiadając na Twoje pytanie, wynik ten sam, 2 do 0. Nawet to jest najpopularniejszy wynik Lecha w tym sezonie, bo to Piąty mecz zakończony takim wynikiem: 2 do 0 Lech Radomiak. Warta Lech też to, to pierwsze spotkanie: Lech Ruch, Lech Zagłębie, i teraz Lech Warta znowu. 2-0 też najpopularniejszy wynik w derbach. Co do samego meczu, to można się zgodzić, że to było takie spotkanie bardzo podobne do tego za kadencji, do tych derbów za kadencji Johna Van Den Broma, bo jednak mam wrażenie, że w tym spotkaniu Lech wygrał dzięki indywidualnej jakości piłkarzy, która przeważyła o tym, że to spotkanie zostało wygrane. No bo skuteczność. I tak jak powiedziałeś, to było inne spotkanie derbowe moim zdaniem, ponieważ jeśli Warta przy Bugarskiej oddaje 21 strzałów, z czego 9 celnych, to ma prawo mieć ekipa zielonych niedosyt po tym spotkaniu. No, bilans bilans Dawida Szulczka w derbach Poznania, 0 zwycięstw, 0 remisów, 6 porażek, bilans goli 1-11. I tu wydaje się, że Warta była najbliżej zrobienia czegokolwiek, ale skończyło się... Tak jak zawsze... Ja, najbliżej była za kadencji Piotra Tworka, jak wygrywała... Ale ta... mówię za kadencji a, Dawida, Dawida Szulczka, tak. tak? Za kadencji Piotra Tworka faktycznie, bo wtedy Dariusz Żura wszalał na Murawie w Grodzisku Wielkopolskim, po czym mówił, że wcale nie szalał, ale jednak, <laughs> jednak było zupełnie inaczej. Też było widać, że... No na oko że... redaktora Dobrasza, wszystko widział. Nie wtedy. no, tam wyskoczył z ławki i poleciał właściwie w trybunę, a potem komentował, że to zwycięstwo jak każde inne, No ale nic, to już było, to przeszłość zamierzchła, jeśli chodzi o piłkę nożną. No tutaj Mariuszowi Rumakowi widać, że bardzo zależało na tym zwycięstwie, bo jednak ta pasa pięciu, dwóch minut łącznie bez gola, no to nie wypada takiemu klubowi jak Lech Poznań. Ale jednak no derby jak derby zakończone tym samym wynikiem i to też może się ktoś zastanowić, że jednak Warta potrafi na Legii ugrać punkty, z Rakowem ugrać punkty, nawet na Rakowie u siebie też potrafiła wygrać. No jednak z tym Lechem zawsze, nie wiem, mam takie wrażenie, że piłkarze Warty zawsze czegoś minimalnie brakuje. Tutaj też na pewno trzeba pochwalić Bartosza Troszkę? Nie wiem, chyba bym tego tak nie nazywał, jeśli chodzi o kompleks. Ja mam wrażenie takie po prostu z góry przeświadczenie, że Lech jest w tym mieście numer jeden, Warta jest numer dwa. I wychodzić na ten mecz i wiesz, że no, no i tak przegrasz, ale kompleks. może się uda. Znaczy nie nazwałbym tego takim kompleksem, tylko takie z góry... Przewidzia przewidziane kto jest numerem jeden, kto jest numerem dwa. Chyba się kibice w Warszawie nie obrażą, że jest podobnie trochę jeśli chodzi o Legię i o Polonię, że Polonia no zazwyczaj zawsze była tą dwójką. Legia jest jedynką. Nie wiem jak historia meczów derbowych między Legią a Polonią wygląda. No, tutaj mamy od ośmiu chyba spotkań tak dominację kolejorza bezwzględną i no, jeśli chodzi o sam przebieg tego meczu, ja mam takie wrażenie, że jednak Lech nie zagrał super dobrego meczu. Te pierwsze 25 minut było ok, optymalne, ale potem znowu gdzieś ta maszyna przestała funkcjonować tak jak należy i Warta doszła do głosu i tu duże szczęście i dobra postawa Bartosza Mrozka mimo wszystko. I nie mam takiego przekonania, że to był Lech, który taką formą może zdobyć w tym sezonie coś dużego, czyli Mistrzostwo Polski jest tu dużo do poprawy, teraz nie za bardzo będzie kiedy to poprawiać, bo... Siedmiu piłkarzy wyjeżdża na kadrę, wszyscy wrócą dopiero w czwartek. Legra następny mecz w poniedziałek ze Stalą Mieles. Też dużo kontuzji, o tym sobie jeszcze, też powiemy, bo dwóch zawodników, już łącznie trzech, nie zagra na pewno do, do końca sezonu. Więc taki wynik, mówię, bardzo mi ten mecz przypominał spotkanie za kadencji Johna Van Den Broma. wygrany mecz, ale takich zbyt wielu powodów do optymizmu nie ma. Jeszcze chciałbym rzucić też ciekawą statystykę, którą zauważył portal kslech.com, który tutaj jest szanowany i, i zawsze ciekawe statystyki podrzuca. No jednak Lech Poznań 7 meczów zagrał w tym sezonie, 51 strzałów oddał i tylko panowie 18 celnych. To jest 2,57 strzału celnego na mecz. Więc tak jak ostatnio rozmawialiśmy pod kątem, czy Lech ma problem ze skutecznością, to ja uważam, że nie do końca ma problem ze skutecznością, tylko właśnie ze stwarzaniem sytuacji i okazji dogodnych do strzelenia gola. I tu też ich nie było w tym meczu za dużo. Było dużo strzałów, ale jednak cały czas uważam, że tych celnych strzałów brakuje. I tu właśnie Krzysztof Rewelde dał radę i dzięki temu Lech Poznań tutaj 3 punkty.

I ma dalej w tabeli cztery oczka do prowadzącej Agilonii. To teraz możemy sobie wywołać też takie statystyki indywidualne, które przygotowaliśmy po tym spotkaniu. O kilku zawodnikach porozmawiać, bo oczywiście Christopher Welde wydaje się tą najważniejszą postacią, ale mamy taką o właśnie grafikę z indywidualnymi statystykami, liczbami. Piłkarz Lecha Poznań najwięcej strzałów oddał Welde 4, Najwięcej udanych dryblingów. Tu proszę Ali Golizadek wreszcie Czasem się zapisał. Najwięcej kontaktów z piłką w polu karnym również Welde, piłką łącznie Anderson i najwięcej podań w ofensywną tercję też Eliasz Anderson. I o tego piłkarza właśnie chciałem cię Dawid zapytać, bo to chyba był jeden z najlepszych meczów tego zawodnika w Lechu Poznań. To się dosyć często zdarza, że boczny obrońca generalnie notuje najwięcej kontaktów z piłką. Zresztą nawet nie mówię tylko o Lechu Poznań generalnie, jak się takie statystyki spogląda, ale Miał ich więcej niż El Pereira, niewiele więcej, ale jednak ciut, ciut więcej. Najwięcej takich zagrań właśnie w okolice pola karnego, czy też tę ofensywną trzecią tercję i, i generalnie chyba jeden z lepszych. Tak, nawet no taką tezę w poniedziałek, że być może najlepszy. Kibice się spierali, że to spotkanie z gwiazdą Gliwice na początku, czy mecz z Radomiakiem był dobry w jego wykonaniu. no Potem była przepaść, seria bardzo słabych występów. Zapytany został Mary Rzumak o Elias Anderson na konferencji prasowej, czemu on w pierwszym składzie, no bo na ławce byli i Gurgul, i Barry Douglas. No to Mary Rzumak powiedział, że Elias Anderson bardzo dobrze wyglądał w treningu. Też nawet wspominając to spotkanie z Rakowem, często chować 4 do 0, to jego wejście na boisko to był taki jakikolwiek promyk pozytywu, że coś tam może drgnęło. Oczywiście tutaj trzeba być spokojnym w tej tezie, bo Eliasz Anderson nie zagra w Mielcu. Dostał czwartą żółtą kartkę, jeśli dobrze kojarzę, więc taki promyk nadziei, że coś z tego piłkarza jeszcze będzie, bo biorąc pod uwagę jednak te transfery letnie Lecha Poznań, to mało kto coś tu daje. No goli zadek najwięcej udanych dryblingów. Chyba... Tutaj wiesz, no, poprzeczka nie Ale to, zbyt wysoko, bo no, dwa. Wydaje mi się, że on w ogóle nie dryblował w tych poprzednich meczach, nie potrafił wygrywać pojedynku. Tutaj miał taką fajną sytuację, gdzie poszedł, dostał piłkę na strzał, oddał uderzenie i było blisko, żeby zdobył premierowego gola w barwach Lecha i tego mu na pewno brakuje, więc no małe promyki nadziei, ale no czy to się zbierze gdzieś w całość, no Christopher Weldy znowu był jest, ale od niego tego błysku oczekiwaliśmy, bo jednak ta forma jego na początku sezonu, sezonu było na początku rundy była zatrważająca, jeśli mówimy o piłkarzu tak jakościowym widać, że bardzo tego chciał, że bardzo chciał, żeby cały Lech się przełamał, ale też trzeba powiedzieć o tym, co znowu się wydarzyło przed meczem, no bo jest Perkalström, tak, wypada. Mariusz Rumak ukrył te karty, bo mówił na konferencji prasowej dzień przed, przed derbami na tej wspólnej z Dawidem Szulczkiem, że sytuacja kadrowa jest bez zmian, no. Jednak dobrze było wiadomo, że nie zagrałem Dino jest i Jesper Kalstrem. Także tutaj Maryżumak minął się z prawdą, można tak powiedzieć. No i Dino wypada na trzy miesiące. więc Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest, nie chcę tu za mocno powiedzieć, osłabienie Lecha Poznań, bo ten zawodnik był w fatalnej formie, moim zdaniem, jeśli chodzi o tę rundę. I w ogóle bardzo mało dał Lechowi 16 meczów, chyba jeden gol. Dwie asysty. Ostatnio w ogóle ten zawodnik mi się nie podobał. No i teraz Lech miał duży problem w środku pola, i też ten mecz. Mariusz Rumak też to przyznał na konferencji prasowej, że leżała organizacja gry w środku pola, no bo ja dawno nie widziałem Lecha w takim ustawieniu z jedną szóstką, ósemką i dwoma tak naprawdę dziesiątkami w postaci Marfińskiego i Golizadecha. O ile ja uważam, że Golizadech to może być materiał na lepszą dziesiątkę niż skrzydło i wydaje mi się, że trzeba o tym mocniej pomyśleć w kontekście Lecha Poznań, no ale teraz nie będzie Choticza, czyli masz jednego skrzydłowego mniej, to już możemy o tym powiedzieć Kornel Lisman, czyli zawodnik, po którym dużo sobie obiecywano, bo dobrze wyglądał w okresie przygotowawczym fajne występy no to w drugiej lidze jeśli chodzi o rundę jesienną w rezerwach Lecha Poznań no i operacja kolana i trzy miesiące z głowy i do końca sezonu go nie będzie chotić uraz mięsia na czwartkowym treningu też go trzy miesiące nie będzie no a jest pre-Kalstrem, jak przeczytałem i dobrze sobie jeszcze to przypomnę jest to kwestia antybiotykoterapii cokolwiek to oznacza i ja pojeżdżają antybiotyki po prostu no ale wiesz no to jest dość lakoniczny jednak przekaz bo można powiedzieć że z chory i przyjmuje antybiotyki no to takie mocne stwierdzenie bardzo tutaj naukowe doktorskie takie bym powiedział i po jego zakończeniu powinien stopniowo wracać do treningu więc zobaczymy jak to będzie wyglądało bo w kontekście lecha czasami te powroty do treningów trwają bardzo bardzo długo jeśli chodzi o tę ewentualną poprawę sytuacji kadrowej no to Afonso za dzisiaj lech ma trening po południu wejdzie do Indywidualnego treningu z trenerem przygotowania fizycznego Karolem Kikutem, no a Filip Dagresztali i jak mają być wprowadzani do treningu drużynowego, więc jest szansa, że być może Mariusz Rumak będzie mógł z nich skorzystać w kolejnym spotkaniu z Talą Mielec, bo to jest najdłuższa przerwa reprezentacyjna dla Lecha od lat, bo mecz był w piątek i następny jest w poniedziałek, 1 kwietnia. To jeszcze, jedna, to jeszcze jeden temat piłkarza Lecha Poznań, Filip Marchwiński. On dwa takie ciasteczka rzucił. Jedno w pierwszej połowie, drugie w drugiej połowie. I chyba to jest jeden też z lepszych występów jako ofensywnego pomocnika, bo, bo często zwracaliśmy uwagę, że on się czuje dobrze jako napastnik, ale tutaj właśnie z tej drugiej linii jako ten kreator odnalazł się naprawdę... Takom. Tak, to coś co Filipowi brakuje i w ogóle jego dyspozycja ostatnio no, była na lekkim minusie, to było widać chociażby taka kulminacja tego słabszego momentu była w meczu z Rakowem Częstochowa i ja wiele razy tutaj miał, mam zarzuty do tego, że Filip Marfiński ma problem z takim właśnie Podaniem, ala rozgrywający. Tutaj trzeba przyznać, że to wychodziło, i w tym meczu w ogóle Lech próbował grać prostopadłymi podaniami. To, to mi się na pewno rzuciło w oczy, więc na pewno taki impuls dla niego, bo tych liczb ostatnio brakowało. No i też Alan Czerwinski został przy drugiej bramce dla Krzysztofera Welde i bardzo prawdopodobne, z żadnego z tych piłkarzy na, na jesień już nie będzie w Lechu, więc przyjdą nowi, zobaczymy czy będą lepsi w postaci zastępstwa dla Marfińskiego i Welde. Także. No promyki nadzieje jakieś są, ale po samej grze to tu nie można mówić, że teraz to Lech już idzie po. Jagielonie, chociaż tu plus dla Lecha, że akurat z Jagiellonią Kolej już ma lepszy bilans bramkowy. Pytanie: czy po Jagielonie pójdzie Legia Warszawa? Ale to jeszcze zdaje się trzy tygodnie do tego meczu, panie Pawle. Ale najpierw sobie omówimy spotkanie z Piastem Gliwice. Mamy przygotowaną taką grafikę, która pokazuje, jak legia statystycznie w tym meczu wyglądała. Bo powiedziałem tak przewrotnie: skoro Jacek Zieliński lubił w ostatnich tygodniach często zwracać się ku statystykom, to wcale mecz Legi z Piastem Gliwice tak dobrze statystycznie nie wypada, bo to jest drugie najniższe XG w sezonie Legii Warszawa, trzecie najwyższe XG rywali, najniższe posiadanie piłki Legii w sezonie, najwięcej takich interwencji wybijania piłki w sezonie i druga największa liczba fauli. Pierwsza była, co ciekawe, z Lechem Poznań, tam było grubo ponad 20 fauli I chyba też w meczu z Lechem Ta. było niższe, bo było 0,3. Tak jest, no to tutaj encyklopedia statystyczna, tak, bo, Paweł bo, bo to... Gołaszewski. Co nam mówi ten wynik i gra Legii w meczu z Piastem Gliwice. OK, są trzy punkty, jest zwycięstwo, ale tak spoglądając szerzej. Patrząc na te liczby no trzeba wziąć jednak ten kontekst czerwonej kartki, także Legia kończyła mecz w dziesięciu i w zasadzie po zejściu z boiska, po wyrzuceniu z boisku Pawła wszółka, to legia Warszawa już w ofensywie nic nie wykreowała, cofnęła się i nastawiła się tylko na zamurowanie własnej bramki. Legia grała trochę, mam wrażenie, że i nawet grając w 11, trochę prościej niż w meczach poprzednich, że jednak tego ryzyka, szczególnie przy wyprowadzaniu piłki nie było tak dużo dużo jak wielokrotnie w meczach poprzednich i to ryzyko się wtedy zamieniało na gole dla rywali. Legia nie zagrała wielkiego spotkania, nie oszukujmy się. Ja mam wrażenie, że takim wspólnym mianownikiem w, i przy zwycięstwie Legii i przy wygranej Lecha nad Wartą Poznań jest błysk indywidualności, bo piękne gole złe, dwa trafienia też przedniej urody Marka Guala i tak naprawdę no to były jedyne sytuacje, no, jeszcze jedną sytuację miał Gual, chyba w piątej minucie, kiedy wydaje mi się, że mógł uderzać z pierwszej piłki, jednak postanowił przyjmować i dopiero w drugim tempie decydował się na strzał, został zablokowany. Ale no, Legia miała indywidualności, Legia wygrała, ale dzisiaj kibic Legii po prostu oczekiwał wyniku, oczekiwał przepchnięcia meczu i w zasadzie to, to, to nie tylko dotyczy tego spotkania z Piastem Gliwice, tylko już kilku też wcześniejszych meczów, bo, bo można mówić, że ok, Legia kreowała, Lid statystyki i tak dalej, no ale kibica na koniec interesuje to ile Legia goli strzeli, ile straci, ile z tego będzie miała punktów i, i tutaj e, no Legia musiała mecz przepchnąć i, i tutaj ja jestem zdania, że ten mecz z Piastem został po prostu tak no, no przepchnięty, bo Piast w swojej sytuacji stworzył, bo o, Dawid mówił o tych strzałach celnych Warty Poznań, no strzał celny okej, okay, to jest szansa na bramkę, ale no nie wiem, taką sytuację jaką miał Fabian Piasecki tam w okolicach nie wiem czwartego czy piątego metra, gdzie tak huknął hukną w trybuny, to, to to jest lepsza sytuacja niż tak jak warto da nie wiem, cztery strzały poza szesnastki, pięć takich. Puszczenie Warty do 21 strzałów. No tak, ale, ale, ale jeżeli, byśmy złapali, Poznań, tak? jeżeli byśmy złapali pewnie średnią odległość strzałów Warty-Poznań, tak, no to ona była znacznie większa niż średnia odległość strzałów Piasta-Gliwice, bo, bo Piast tych sytuacji sobie stworzył. Dwa razy obite obramowanie bramki też Dominika Chładuna. I, I tutaj no legia mecz przepchnęła, dopisała trzy punkty, ale no dzisiaj nie wydaje mi się, żeby w Warszawie ktokolwiek oczekiwał fajerwerek. Po prostu trzeba było wyjść, zagrać ten mecz, zwyciężyć, zapomnieć i, i budować, budować dalej. Mignęło nam przed chwilą, że graczem meczu Mark Gual, i to też potwierdzają takie statystyki, które sobie przygotowaliśmy z meczu Legii z Piastem. Wyróżnia się tam Mark Gual, nie tylko oczywiście jeśli chodzi o, o zdobywane bramki, ale także o, o inne sprawy, jeśli sobie to możemy zaraz pokazać, to będę bardzo zobowiązany. Natomiast najwięcej strzałów właśnie zaliczył Mark Gual w tym spotkaniu. Zaliczył także najwięcej udanych dryblingów, bo aż trzy, więc więcej niż Ali Golizadek. Najwięcej sytuacji wykrował Paweł Wszołek, a coś co mnie zaciekawiło i też chyba sobie o tym warto chwilę wspomnieć Paweł. Najwięcej akcji w defensywie Bartosz Kapustka, aż 16. Tutaj naprawdę duża praca, jeśli chodzi o, o te działania w obronie. I tutaj druga interesująca poniekąd rzecz, czyli Josue wspólnie z Morisitem najwięcej przechwytów, czyli też dużo pracy w defensywie. Ale jeszcze wracając na moment do, do gola, który strzelił dwa gole. Oba z takich trochę nieoczywistych pozycji, szczególnie ten pierwszy. Co zresztą pokazuje, to XG tam było 0,4, a Legia 3 gole strzeliła, więc to pokazuje z jak trudnych, takich nieoczywistych pozycji wszystkie te bramki padły, szczególnie te dwie pierwsze. Ale był pytany Kostarunia iść później na konferencji, czy to może być przełom dla Marka Guala. Oczywiście trener musi budować taką pozytywną aurę, więc powiedział, że faktycznie tak, ale czy ty zobaczyłeś coś nowego u tego zawodnika, czy, czy to jest bardziej taki jednorazowy wystrzał, czy ty też... I kibice legi przede wszystkim mogą mieć nadzieję. Okej, okay, teraz już puści. Trafił, to nabierze większej pewności siebie, większego luzu. To też tak czasem bywa, że napastnicy mówią, że, że piłka nożna to jest taka gra oparta na pewności siebie, na przekonaniu. Będzie coś takiego w dłuższej perspektywie u Guala, twoim zdaniem? Ja mam wrażenie, że Marka Guala to powoli puszcza po prostu po tej bardzo słabej rundzie jesiennej. Gol w Chorzowie na ten zwycięski w meczu z ruchem, w meczu z koroną Kielce. Mark Gual uważam, że też zagrał bardzo dobre spotkanie. No i, i teraz ten mecz z Piastem Gliwice to moim zdaniem był najlepszy występ Hiszpana, jeżeli chodzi o wszystkie jego mecze ligowe w barwach Legii Warszawa. No i to są takie symptomy, które pokazują, że Mark Gual zaczyna przypominać tego piłkarza, który w poprzednim sezonie biegał w po boiskach Ekstraklasy w koszulce Jagiellonii stoki I tutaj co do tego, no są takie sygnały pozytywne, które tych sygnałów jest na pewno coraz więcej, bo Mark Gual wcześniej też decydował. Się na podobne strzały, takie jak, jak to miało miejsce w meczach w meczu ostatnim z Piastem Gliwice. tylko... Ja często był liderem tych klasyfikacji. Tak, tylko że strzelał w trybuny, gdzieś ktoś go zablokował, gdzieś on nieczysto trafił itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I często jak kiedyś z Markiem Gualem pamiętam, że rozmawiałem i on mówi: Paweł, wiesz co? Ja nie wiem, co się czasami dzieje, bo z sytuacji trudniejszych w poprzednim sezonie strzelałem gole w Jagiellonii, a tutaj w sytuacjach łatwiejszych, no, no, no nic nie chce wpaść, ale spokojnie to wróci. No i, i mam wrażenie, że teraz to, to wszystko gdzieś tam oddaje I, i tutaj no, to były takie gole, jakie ja pamiętam Marka Guala w poprzednim sezonie w Jagiellonii biały Sto, gdzieś nieoczywista pozycja, nieoczywista decyzja no i, i wpisuje się na listę strzelców. No wydaje mi się, że Mark Gual zaczyna w Legii rosnąć. I, I to chyba każdy obserwator meczów ostatnich, w zasadzie tych wiosennych w Legii, doceni. Tydzień temu już to w pewien sposób mówiłem, że to jest zawodnik. Jeśli Legia ma teraz problem. To na takiego zawodnika trzeba postawić, bo było widać, że on rośnie na Z z przecież miał taką sytuację, gdzie w ostatniej chwili strzał był zablokowany i piłka tak przyszła obok, nami, tak? obok bramki. No dwa gole z koroną, jeśli dobrze pamiętam. Goli asysta. asysta, tak, przepraszam, też gole napastników. No i też jeśli mówimy o skuteczności, to to jest raz, ale jak on wypracował tę sytuację sobie. No, przecież miał mnóstwo miejsca przy tym, przy tym pierwszym golu, minął dwóch zawodników, trochę z przypadku, trzeci tam poczedł, piękne uderzenie, nie gdzieś zeszła, piłka się podbiła i ten trzeci strzał, trzecia, trzecia bramka dla Legii, druga dla niego, to też podanie niecelne od Kuby Czerwińskiego. Wziął na siebie tę grę. Pekhar trochę pomógł, bo wziął na siebie jednego z zawodników, ale też świetne wykończenie między trzech zawodników. No to jest jakość. I nawet jak ja pamiętam Gualazja-Giloni, to wydawało mi się, że on tam dobrze współpracował z Imazem, był takim killerem, a tutaj jeszcze sam dołożył coś od siebie w ogóle bardzo piękne bramki Legii. Jak, jak mógłbym się tylko krótko odnieść, to mi się na pewno w meczu Legii podobało to, co ostatnio nie działało, czyli takie pierwsze 30 minut, gdzie Legia ewidentnie ruszyła na, na piaskliwice, bo tam była statystyka do 30 minuty 6 strzałów, 3 strzały celne, no tylko chwilę później Legia zrobiła to co zwykle, czyli gdzieś długie podanie, hmm, pogubienie się obrońców, no i Piasecki też dobrze to wykorzystał, bo to nie była prosta to, to piłka. To była trudniejsza sytuacja niż ta, o której z Maćkiem rozmawialiśmy w... Tak wcześniej ten strzał z Woleja ja tam strzelił, no na pewno. Czy piątego. No to, no to, metra, ale Piasecki to... jest autorem dwukrotnie najładniejszej bramki tak, w klasie, tak, tak, więc dla prawda. mnie to nie jest akurat zaskoczenie, że tak to się skończyło. Więc tu faktycznie ta druga połowa to był problem, bo Legia to tak właściwie czekała na to, co mogło się wydarzyć i wydarzyło się w Kielcach. Ale wiesz, co mi się przypominał bardziej mecz z Radomiakiem z jesieni, kiedy Legia też strzeliła gola z rzutu karnego, Żuzułę na 1 do 0 no i zabarykadowała się przed tak? 16 czy... tak? I, I tylko no, ograniczała się w zasadzie do zadań defensywnych, bo, bo tutaj no, no, chodziło o to, że po prostu mecz, mecz wygrać, mecz przepchnąć, dopisać trzy punkty i, i utrzymać ten dystans siedmiu punktów straty do liderującej Jagiellonii. Tak powiedział się o Gu -Gualu i o tym, że trafiał w zeszłym sezonie z nieoczywistych pozycji, a teraz ma z tym kłopot. W poprzednim sezonie miał XG niecałe 14, a strzelił 16 goli w ekstraklasie, a w tym sezonie ma 5,51 i ma 5 goli, czyli faktycznie w zeszłym sezonie wyprzedzał. you <laughs> więc musiał trafiać z takich pozycji nieoczywistych, a teraz nie, nie bardzo. Właśnie ten gol stracony, twoim zdaniem po, po sporym błędzie Dominika Chładuna? Czy... Tak, Chładun plus Radovan Pankow plus Rafał Augustyniak. No wydaje mi się, że ten tercet mógł się zachować lepiej. Znaczy ja nie rozumiałem, dlaczego Dominik Chładun tak wysoko wyszedł, bo jeżeli już wyszedł, no to powinien być jeszcze wyżej, no i przeciąć tę piłkę wcześniej, ale to, to moim zdaniem ta decyzja była zupełnie niepotrzebna, że trzeba było jednak poczekać, Bliżej bramki i dać wykazać się obrońcom, i, i tutaj. Ten gol no, no absolutnie na konto defensywy. no Tym bardziej no, no, to, to było też bardzo dla mnie niezrozumiałe zachowanie, bo strzelasz gola, wydaje się, że masz wszystko pod kontrolą, i to podanie 40 parę metrów. Tak Kostadinow y, wykonał tam chyba w kanal. Plus y, pokazano, że 40 ileś, już nie pamiętam dokładnej wartości metrów. Y, no, masz czas, masz wszystko do tego, aby się ustawić i, i zażegnać te sytuacje. No, a tak sobie znowu stwarzasz, stwarzasz problem. No, forma, forma bramkarzy Legii to jest duża zagadka, jeśli chodzi o właściwie tę rundę, bo i to Lepszy, problem... Lepszy jest ten, który akurat nie gra, tak z reguły. No nie wiem, teraz przy tej sytuacji to mam wrażenie, że można by rzucić monetą i ten, który by wyszedł, to nie wiem, czy nie popełniłby takiego samego błędu. Tutaj dużo dyskutowaliśmy o tym, że Legia nie chce płacić kary za młodzieżowca. Ostatnio jednak Ładun częściej gra, być może jest w lepszej dyspozycji, no ale też no, w meczu z Koroną nie popisał się. Tutaj znowu gdzieś błąd, może brak zaufania do defensywy, albo oni wszyscy do siebie już nie mają zaufania, no jednak trzeba przyznać, że Legia... Twórcy, no nie pamiętam, kiedy miała takie problemy w Bramce. To już może Paweł bardziej by gdzieś sobie przypomniał, kiedy. Ja to... ci powiem, w sezon 10.

Okej, okay. jedno po drugim. Ale później e, już wszedł do bramki Duszan Kucjak, później Arkadiusz Malarz, Radosław Majecki, Artur Boruc, tak, no to Cezary Miśta gdzieś tam też po drodze, więc tak, to, to akurat jest, było bardzo proste pytanie. No, ja mówię, sobie nie przypominam, bo jednak jeszcze niedawno dyskutowaliśmy, że Pewnie bardziej na papierze, że Legia, mając jeszcze Kobylaka, mając jeszcze Misztę, no to każdy no, z tych bramkarzy... Mi, nie gra w Portugalii, chyba nie zagrożony. No, a Kobylak tak gra, tanie, że. Stanie, czy no jakby wrażenie. nie został w Legii, to teraz nie byłby rozważany jako. No, bramka. w Radomiaku też. Te, no i wątpię, bo w Radomiaku też mają teraz problem, bo kiedy Majkrowicz szedł do bramki, no to, o no proszę, po jednym, po jednym z tych spotkań też wrócono do Kobylaka. Kobylak wybronił fantastycznie rzutkarny w meczu z Piastem Gliwice, no ale jednak teraz też błąd. Hmm, wydaje mi się, może nie na wagę, na wagę punktów, bo jednak Iglonia w tym meczu była dużo lepsza, dużo lepsza. no ale no nie chcę mówić, że to jest jakiś problem systemowy, ale no dziwne dziwne jednak, bo, 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 bo albo ci bramkarze nie są jednak w takiej dyspozycji, no moim zdaniem Kładun to jest taka... No, ale jest, jest jeszcze jeden bramkarz w Ekstraklasie, który gdzieś tam... Są jakieś zapisy w umowie, tylko no to... nie wiem, czy tam chodzi o pierwokup, możliwość pierwokopu, czy, czy jest jakaś klauzula odkupu, ale... Mateusz Kochalski, wydaje mi się, że już dzisiaj po 25. kolejce no w moim prywatnym rankingu to jest bramkarz numer jeden, jeżeli chodzi o PKO Bank Polski Ekstraklasy. I, I sam jestem ciekaw, co się wydarzy też, też latem, tak? Bo, bo Mateusz Kochalski to jest naprawdę gość, który też daje jakości. No, czy nie będzie ten sam case, co był z Bartoszem Mroskiem w poprzednim sezonie i jego powrót do. Lecha Poznań. A też Bartosza Mroska trzeba było odkupić, bo tam było. Tak, taki, było wypożyczenie, Stal go wykupiła, ale od tak, razu sprzedała Lecha do Lecha. Było, też są taki sam zapis teraz jest z Krystianem, palaczem w motorze Lublin. Krystian Palacz tam, <noise> motor Lublin w sumie, to wczoraj modny temat była a propos Gonzalo Fejo, więc, ale to zostawmy, bo to już było wyjaśnione. Jeszcze raz no, możesz Nie temat co do Gonzalo tego, Gonzalo Nie, będzie. nie, Wczoraj w piłce się tyle wydarzyło, że to prehistoria, jeszcze potem żugajki były różne tematy, już to zostawmy. Właśnie miałem was zapytać, czy jesteście żugajkami. Przepraszam, ale to była indywidualna prośba naszego wydawcy, jego Dobre. bardzo szanuję. O posiadam. przypomnij, kto jest sponsorem programu? Jedziemy. O, jedziemy sponsorem dalej. programu jest catering Pomelo, czyli Dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Na naszych widzów czeka specjalny rabat. Więcej informacji oczywiście w opisie naszego programu. A dodatkowo możecie wziąć udział w specjalnym konkursie, w którym pięć osób może wygrać pięć dni diety za darmo. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Który z piłkarzy powinien mieć swoje danie w cateringu dietetycznym i jakie to powinno być danie? Szczegóły również w opisie naszego Było, że rosołek, programu. Tak? Rosołek, to nie w tym programie, nie. Ja no, no, o to, to pytałem Hubę pierwsze... Polkowskiego i pozostałych gości w programie o, o reprezentacji, tam też były jakieś takie tarty no, pierwszy... powiedzmy z nazwisk, ale chyba przez... trochę... Kojarzyło. Jakby z szacunkiem dla Maćka, ale no się ewidentnie kojarzy jednak z zdaniem. Możesz wziąć udział w, w wypadku, tak? Problem. No spokojnie. Ale... ale Jak padło to pytanie o żugajki, to powinienem ja powiedzieć, zwrócić się do Dawida jak Emil Kopański wczoraj do Roberta Lewandowskiego. Będziemy o tym rozmawiać czy przejdźmy do spraw sportowych. No, to przejdźmy teraz do spraw przez nie tylko takich stricte sportowych, ale takich trochę szerszych też, bo, bo jednak przed meczem to co się działo, czyli transparenty kibiców Legii. A widerzejen w naszym programie nie wzięło się z niczego, bo taki był komunikat do Kosty Runięcia. Chociaż widziałem, że on to na konferencji dosyć sprytnie obrócił, bo powiedział, że w języku niemieckim tak oryginalnie to brzmi nie tyle do widzenia, co też bardziej do zobaczenia, czyli że jeszcze się zobaczymy. Ale później były także transparenty skierowane w choćby do Jacka Zielińskiego, czyli nie tylko Kosta Runia i tutaj wywołany przez Żyletę. Rozumiesz to? Trafia to do ciebie? Jaki to jest przekaz od kibiców i w którym to kierunku będzie zmierzało, panie Pawle? Czy kibic ma prawo do wyrażenia publicznie swojego zdania? I to zdanie zostało. Wyrażone, że, że ten transparent skierowany do Kosty Runieć, a później do Jacka Zielińskiego, no ale na końcu też do piłkarzy, bo to nie było tak, że jest skierowany tylko do osób zarządzających, tak, tylko też do tych, co wykonują te zadania później na, na boisku. No, Zresztą okrzyki, które ja nie byłem na meczu, ale słychać było w telewizji dość wyraźnie, no, pokazywały jasno, co kibice myślą o ostatnich występach piłkarzy Legii. No, no, Piłkarze zasłużyli absolutnie na, na tę krytykę, no ale jeszcze mają czas na to, żeby to zaufanie w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu też odbudować, bo Legia, mówimy o tym, że jest w kryzysie, Legia. Gra, ład... gra, to trzeba powiedzieć sobie wprost, gra słabo, tak bardzo słabo punktuje, a jednak no, ponad 20 tysięcy znowu ludzi na, na stadionie, więc ta, ta wiara jeszcze w narodzie jakaś, jakaś jest. No i to też tak, taka no, super informacja w weekend, tak? ponad 140 tysięcy ludzi ogólnie na wszystkich stadionach PKO Bank Polski Ekstraklasy. Nowy rekord w XXI wieku, to, to pokazuje, że jest moda na ligę, więc oby tak dalej. Pytanie, czy są nadzieje w Lechu Poznań? Chyba, że chcesz jeszcze się... Ja chciałem zapytać, jak już tak rozmawiałem historycznie, kiedy ostatnio takie transparenty na Legii były, bo ja sobie przypominam te popularne prześcieradła w Poznaniu, to były na początek sezonu mistrzowskiego na meczu z Radomiakiem Domowym, potem to ruszyło za kadencji Macieja Skorży, wówczas jeszcze był bojkot. No nie przypominam sobie ostatnio. Wiesz co? Ja pamiętam, że były na pewno, znaczy to jest taki transparent, z którego hasło zapamiętałem, chociaż on na pewno nie był ostatni. Jak zwolniono Jacka Magierę, tam było Jacek, to nie twoja wina, to... Ta. Nie najlepsza jest drużyna, tak to, to u ale Znaczy były transparenty. Też na pewno były w tym sezonie. Były transparenty. Na... Pamiętam, jak Iwan Kepcja był dyrektorem sportowym, Romo Jozak był trenerem, to były transparenty. No i też taki, Właśnie ten taki mecz w tym sezonie 21-22, gdzie, gdzie tam, nie wiem czy były transparenty, no ale taki, atmosfera była wtedy dość gęsta na trybunach. Przechodzimy do Lecha Poznań, wracamy do, do tych tematów. Dawid i teraz taki temat, który pojawia się chyba w odpowiednim momencie, bo Lech ma dosyć sprzyjający terminarz, też pokażemy zaraz z kim będzie Lech grał. O właśnie, mamy to stal, Mielec Pogoń, tutaj dosyć dwa trudne spotkania, bo wyjazd do Mielce, nigdy przyjemny, nie jest Pogoń u siebie, to też wyzwanie, ale później Puszcza, ŁKS, Krakowia Ruch, Legia, Widzew i Korona. Natomiast chciałem z tobą porozmawiać troszkę o, tych meczach, które legra z zespołami z dolnych rejonów tabeli, bo też mamy takie zestawienie przygotowane, jak Lech radzi sobie z tą, powiedzmy, piątką najsłabszych. Piątka najsłabszych w tym momencie, ale to generalnie są kluby, które troszkę odstają, i to jest akurat taki wynik, z którego Lech powinien być bardzo zadowolony, bo, bo komplet punktów w tych meczach ze słabeuszami ligowymi będzie jeszcze kilka takich meczów do, do końca sezonu. Jeśli gdzieś upatrywać takiej nadziei, no to Lech nie wywraca się, przynajmniej dotąd nie wywracał się na takich meczach z tymi teoretycznie słabszymi. Sporo tych meczów było rozgrywanych u siebie, to też, też może mieć znaczenie. A nawet A nie, wszystkie bez, no tak. korony, bez korony, przepraszam. A no warta dwa razy u siebie. 3 do 1 UKS 2-0 ruch, 4-1 Puszcza, korona 1-0 i warta dwa razy po 2-0. Łącznie 6 meczów, 6 wygranych, punkty 18 na 18, bramki też dosyć korzystnie. Zresztą nie, nie zliczaliśmy bramek, ale tak, tak na szybko to... I te stracone. 9, zielone, 10, 5. 14 straconych. Tak. No to w czym tkwi ten, jednak ta umiejętność wygrywania meczów ze słabszymi? Bo jednak jak sobie spojrzymy na te zespoły, które rywalizują z Lechem o Mistrzostwo Polski, czy to Jagiellonia, Raków, Raków dopiero co zremisował na UKS-ie. Jagiellonia też kilka razy się potknęła, remisowała choćby u siebie z ruchem, remisowała z Puszczą, Legia remisowała na UKS-ie. Generalnie długo moglibyśmy wymieniać te wpadki ze słabszymi. No, zobacz... Lecha to nie dotyczy. Szczerze? Zobaczymy, bo ja nie widzę tu jakiegoś wielkiego związku. Tylko tak, UKS przyjechał, pierwszy mecz za kadencji Piotra Stokowca bardzo słaby, żenujący mecz Ruch Chorzów. to była chyba najsłabsza ekipa, jaka przyjechała na Bułgarską w tym sezonie jeszcze za kadencji Jarosława Skrobacza. Puszcza fajnie zaczęła, ale tutaj Lech wtedy miał niższe izgi niż puszcza. To jest ciekawostka, ale oddawał super celne strzały z dystansu. Taka pamiętam, chyba asysta była na wyniki Kwekeskiriego przez półboiska do Mikaela Iszaka. Strzał jest Pera Kalczona po asyście Adriela Balui który chciał strzelać, ale wyszła z tego asysta. Korona to był ten mecz na śniegu i bardzo ważna asysta Arturas no a mecze drbowe, no to wiadomo, można powiedzieć, więc teraz będzie ta próba. Ja bym chętnie wrócił do tej drugiej, do tej grafiki, która była przed tym, bo to faktycznie jest dobry terminarz, bo jak dobrze spojrzałem to tak, tam były potknięcie z Pogonią, no to potknięcie 5-0, z Krakowem 1-1, z Legią 0-0 i porażka z widzem. reszta meczów była wygrana, więc to jest faktycznie dobry moment, tylko tak, no dzisiaj w Mielcu się gra trudno. Tu było fajne pytanie na czacie od jednego z widzów, chyba od Jarosława Pygota, o Pingota. To jest ciekawy temat. Wydaje mi się, że znając Lecha, Max nie będzie mógł zagrać w tym meczu, bo też była taka dyskusja o Filipie Borowskim przed spotkaniem derbowym i jakby chyba była taka narracja, że jest on może zagrać, ale jeśli zagra, to warta musi dopłacić pieniądze, a wiadomo, że to nie jest najmocniejsza strona warty poznań. Ten wyjazd na. Puszczę, czy właściwie na Stadion przy ulicy Kałuży będzie dwukrotnie w dość bliskim okresie. Znaczy nie, w sumie już był jeden wyjazd na Stadion przy ulicy Kałuży. Tam lek zagrał słabo drugą połowę i wówczas zasłużenie zremisował tylko z Krakowią. No też mecz wyjazdowy na łks to co rozmawialiśmy, no to będzie też ciekawy temat, bo jednak... No, ciężko określić ten mecze, bo tak jak Legia teraz niedawno zremisowała i teraz Raków, no to oba te spotkania powinny zakończyć się zdecydowanymi zwycięstwami. się jeszcze pogoń Jagiellonia. Też tak, Jagiellonia 2 2, 2 pogoń też y, punkty, punkty straciła. Ciężko powiedzieć, co po tym ŁK się można się teraz spodziewać. Więc taki terminarz, gdzie Lech powinien obowiązkowo wygrywać i może więcej stracić niż zyskać w tych spotkaniach. Tak samo mecz na stadionie śląskim. To spotkanie przy Łazienkowskiej bardzo prestiżowe, no i ostatnim mecz z koroną Kielce u siebie, która. Najprawdopodobniej do ostatniej kolejki będzie walczyło o życie. No, wyjazd na widzew to też będzie wiadomo, jakie są relacje między widzewem a Lechem. Ale ostatnio, akurat Lech na widzewie sobie radził nieźle i też wydaje mi się, że tutaj, co do piłkarzy Lecha, powinni się zrewansować za tę bolesną porażkę. Jeden do trzech u siebie. Także taki terminarz, gdzie od lecha można wymagać, tylko jednak wrócę do tego, że nie przekonuje ta gra, która jest. Ja tak sobie spojrzałem na średnią punktową Mariusza Romaka, to jest 1.64, jeśli chodzi o te pierwsze spotkania. Myślałem, że ona jest nawet większa, szczerze mówiąc, ale tak to sobie policzyłem. 18 punktów do zdobycia, 11 lech zdobył. No i to jest tak średnio bym powiedział, bo jednak okej, okay, terminarz był trudny, bo była ta porażka z Rakowem, był remis z Górnikiem Zabrze po słabym meczu, był mecz ze Śląskiem w Wrocław, gdzie Śląsk przyjechał ewidentnie po remis i był z tego zadowolony. No i szczerze, to no gdyby zobaczymy. utrzymał to średnio, to tak na szybko policzyłem, 50, prawie 59 punktów miałbym. No, no na to nie będzie mało. z tego mistrz Polski. To bez szans. Tak, tym bardziej, że też z chętnie bym zobaczył teraz jaki ma. Termina Gielonia były Stok, bo go nie okrywam, nie znam na pamięć, i wydaje mi się, że to będzie dzisiaj wyznacznik dla reszty ekipy, bo moim zdaniem, to mówiłem też w magazynie Ekstraklasy w poniedziałek, właśnie w niedzielę mieliśmy, no to moim zdaniem, Raków Częstochowa przegrał mistrzostwo Polski w zeszłym tygodniu, kiedy były nadzieje na 9 punktów po tej wygranej z Lechem, a było 5 i to tak nawet Fuksem, szczerze mówiąc, w meczach z Puszczą Koroną i ŁKS em I jeśli Raków był w pewnym momencie po tym spotkaniu z Lechem, bo widzieliśmy też wyliczenia, już teraz nie pamiętam jednego z Twitterowiczów, to jest terminarz Gieloni. Tak, LKS no to... później wyjazd na Legię, u siebie Krakowia, wyjazd na Zagłębie Lubin, u siebie Pogoń, wyjazd na Stal Mielec, Korona u siebie, Piast na wyjeździe i kwarta Poznań u siebie. No te wyjazdy, Piast nie załatwy, Stal Mielec nie załatwa. Yy, no, I Legia Warszawa no potencjalnie też trudny wyjazd, więc Powiedziałbym, pamiętać. że by się na miejscu, Lecha bym się nie zamienił terminarzem. Ale nie jest to najtrudniejszy To też trzeba pamiętać, że Jagiellonia gra Puchar Polski. Na pewno to jest wyjazd do Szczecina i przy ewentualnym zwycięstwie to też będzie mecz drugiego maja na stadionie narodowym, więc też na pewno czy jednak szerokości kadry Jagieloni, bo okej, okay, tutaj trzeba docenić, że bardzo wielu zawodników Jagiellonii wchodzą z ławki i strzela gole. To jest już prawie 10 goli strzelonych przez zawodników rezerwowych Jagiellonii Białystok, więc to jest na pewno jakaś nadzieja. Teraz Kali Skaner też wszedł i strzelił Gola, ale moim zdaniem ta kadra Jagiellonii nie jest aż tak szeroka, więc sam jestem ciekaw, bo patrząc na ten sezon, to właściwie każdy z każdym może zdobyć punkty. I dzisiaj, jak Jagiellonia gra za chwilę z łks em który mógł być pierwszą ekipą, chyba tak w tym, w tym roku, która wygra trzy mecze z rzędu, no to, to też nie powiedziane, że ŁKS tam się nie postawi. Tak jak zrobił to ruchorzu i dużo nie brakowało, by zapunktował za trzy w Białymstoku, stoku, a to było spotkanie po tym meczu z Lechem, gdzie Lech pierwszy raz przemał Jagiellonii od 19 spotkań w stoku, także no wszystko się może wydarzyć, ale mówię, no w kontekście Lecha to widzę, że tu jest dużo jeszcze problemów z taką organizacją gry, z jakością, no i przede wszystkim te kontuzje, więc na pewno lek musi pilnować miejsca pucharowego, to jest klucz, bo dzisiaj jest na czwartej pozycji, a nie jest powiedziane, że ta czwarta, czwarta lokata da europejskie puchary, a to byłby dramat w Poznaniu przy tej kadrze. Jeszcze gorszy wynik niż w zeszłym sezonie Przyłączeniu tego z pucharami do maja, no to, to naprawdę i tak ten sezon to jest pasmo z Klęski kompromitacji z małymi momentami. Ostatnio Lech wydał taką koszulkę momenty. To mi się dobrze kojarzy właśnie w tym sezonie. W tym sezonie chyba momenty. nie. tam na tej koszulkę się nie No raczej nie, ale właśnie lek powinien mieć serię, a nie momenty. To też mam taką akurat diagnozę tego, co się ostatnio dzieje, bo faktycznie jak ostatnio liczyłem, to raz na miesiąc jest jedna taka wtopa, że trzeba się dużo z niej odkręcać. Y Często się odwołujemy tutaj do, do takiej tabeli punktów oczekiwanych, tego, co tworzy Piotr Klimak na, na Twitterze. To Lech w tym momencie hmm. idzie na 63 62,7 punktów na, na koniec. Szansa na mistrzostwo 24,2%. Trzecie miejsce za Jagielonią i za, i za Rakowem. często z tym Rakowem to, to niemal identyczna liczba punktów, tam jedna dziesiąta lecha z Rakowem w tych punktach oczekiwanych. Dzieli natomiast możemy sobie to rzucić okiem na O, właśnie to jest to, to wyliczenie Jagielonia w tym momencie. W momencie statystycznie faworytem do, do mistrzostwa 64,3. Z takim wynikiem punktowym jak Jelonia ma zakończyć, patrząc na, na wyliczenia statystyczne sezon, to co się rzuca w oczy, i to bardzo, szanse Legi Warszawa, niecałe 2% na mistrzostwo. Już od dłuższego Polski. czasu, tak macie. Na jest. Europę w tym momencie 16%, to też jest bardzo mało. Czy, albo inaczej, to są tylko i wyłącznie takie wyliczenia algorytmiczne. Czy uważasz, że te 16% na Europę? To jest coś, co dobrze oddaje takie realne szanse. Czy bardziej to jest po prostu matematyka, a takie twoje odczucia są inne? Znaczy na podstawie obecnych wyników Legii Warszawa z tej rundy, w ogóle z tego sezonu, to, to one oddają szansę na to, bo, bo dzisiaj no. Legia szans na mistrzostwo moim zdaniem już nie ma i, i to już jest od kilku tygodni i musi skupić się na tym, aby gdzieś tam doczłapać się do tej trójki czy czwórki, bo, bo też wydaje mi się, że zarówno w Poznaniu jak i w Warszawie to jednak trzymają kciuki za to, żeby czy to Pogoń czy Jagiellonia wygrały jednak Fortuna Puchar Polski, bo, bo będzie po prostu większy jeszcze margines błędu jeżeli chodzi o rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasa. O, tutaj mamy terminarz Legii Warszawa. No, tak sobie spoglądając i porównując do terminarza z Lecha Poznań, to powiedziałbym, że dużo trudniejszy. Górnik teraz wyjazd, później Jagielonia u siebie, Raku wyjazd, Śląsk u siebie, Stal wyjazd. Naprawdę taka trudna przeprawa. Radom jak u siebie, Lech, wyjazd, warta, wyjazd, i na koniec Zagłębie u siebie. W sumie bez takich meczów, w których zwycięstwo jest oczywiste, mam, mam wrażenie. Tak jak wszystkie maczelegi w tym w tym sezonie, to tak, ale wiesz, miał być na przykład, no nie wiem. Z całym szacunkiem wyjazd na UKS, czy puszczę u siebie, no to powiedziałeś, nie no, kurczę. u się brzmieć. No, tak, ale wiesz. Właśnie macie łatwo, już było. No, jeżeli no właśnie nie punktowałeś, o, o to chodzi, że jakby nie, nie, nie masz takich meczów, gdzie masz. Yy, no, nie powiem obowiązek, no ale że podchodzisz do tego meczu, trzy punkty muszą być, tak? A tutaj wszędzie znajdziesz taki argument za tym, że będzie trudno. No, ostatnio robiłem sobie takie ciekawe doświadczenie, na fleszko, że możesz sobie kliknąć formę drużyn, No jak klikniesz tabelę z dziesięciu ostatnich meczów i z 15, to górnik zabrze jest liderem. Ekstra klasy, i to, to też pokazuje. Że no mówię, wyjazd do Zawrze będzie bardzo trudny. Jagielonia rozpędzona też no. no. Tu nie ma, nie ma łatwego meczu, no ale na papierze łatwo już było. W każdym meczu musisz swoje wybiegać. Z musisz drugiej swoje strony możesz świetleć do tego tak, że. jeśli masz bezpośrednim rywalom. No to najlepiej punkty. robić tak. to bezpośrednio, no bo, bo wtedy pozbawiasz punktów no tak, rywali. a sam... Z drugiej strony, Maciek, odpalasz sobie tabelę za rundę jesienną, jak legia wypadała w tych meczach z drużynami, z którymi walczy bezpośrednio o czołowe lokaty. No i, i ta średnia punktów była bardzo mała taki. No, Paweł 0-2, 1 2 0-4, z Lechem 0-0, tak na szybko jak pamiętam, tak? Tak, prawda. Górnik Zabrze było zwycięstwo w ostatniej minucie, gol Igora Strzałka. Ze Stalą porażka, Radomiak 1-0, Lech 00 z wartą remis i z Zagłębiem Lubin zwycięstwo. No tutaj będzie właściwie do końca kwietnia, no wiadomo, no sezon się kończy w maju, no to właściwie będzie wiadomo czy Legia w ogóle będzie blisko Europejskich Pucharów, no bo jakby tutaj nie poszło to faktycznie, no Górnik Zabrze stwierdził, że zagra w piłkę z Jagiellonią, właśnie, to Jagiellonia stwierdziła, no i Górnik był lepszy w meczu, w którym grano w piłkę nożną, więc no, to różnie w naszej Ekstraklasie z tym, z tym bywa, Legia raczej i raczej. Bo jeśli wyjdzie tak wysoko jak Jagiellonia, jak, 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 jak to, ciężko to ciężko to widzę z perspektywy legionistów, biorąc pod uwagę dyspozycję. Więc no na ten terminarz, tak jak mówiliśmy w kontekście Lecha, że do marca będzie mniej więcej wiadomo. I tutaj powiedzmy Lech te cztery punkty odrobił do Jagiellonii, chociaż każdy miał nadzieję, że będzie więcej. No bo też perspektywa Pucharu Polski wygląda jak wygląda. I ta pychowa porażka też się mocno odbiła na Lechu Poznań i te problemy kadrowe. Nie ja może Margła faktycznie załapie taką formę, że to będzie taki punkt zaczepienia dla legii, no bo tak faktycznie no to, co Paweł powiedział, łatwo to już było. W wyliczeniach statystycznych Legia idzie na 55,5 i szóste miejsce, więc oj, oj. to byłoby. No zresztą te, te liczby, które wcześniej przekazywaliśmy, to o tym świadczą. Natomiast, kiedy tak jeszcze patrzę na ten terminarz Paweł, to, to myślę, że to, co byłoby bardzo istotne, to zbudowanie wreszcie takiej serii u siebie, bo, bo jednak tutaj przyjedzie Jagielonia, tutaj przyjedzie Śląsk Wrocław, więc jeśli tych meczów nie wygrasz, z tymi powiedzmy, no może nie teraz z bezpośrednimi konkurentami do mistrzostwa, ale generalnie z tymi drużynami, to też nie masz co, co liczyć. To, to jednak mecze u siebie często, to też pokazywaliśmy z 2-3 programy temu, że jednak Legia tę średnią u siebie z reguły miała dużo lepszą niż w tym sezonie, więc to co się dzieje przy Łazienkowskiej, to, to też tutaj będzie, no może nie kluczowe, ale bardzo ważne. No tak, ja, tak oczywiście to jest czysto hipotetyczne, więc żeby tu nikt mnie za słówka później nie wyciągał. Jeżeli byś wygrał wszystkie mecze u siebie, tak mówiąc czysto hipo hipotetycznie, czyli 17 spotkań grasz, robisz wszędzie trzy punkty, to masz łącznie 50 jeden oczek, no i tak naprawdę walczysz o czołowe miejsca w ekstraklasie na tym na wyjeździe nie musisz jakoś wyjątkowo dobrze punktować. Nie wiem, czy taka seria w ostatnich latach się zdarzyła, wydaje mi się, że chyba, chyba nie, ale no, musisz u siebie Legia musi wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, aby tutaj liczyć się jeszcze w walce o, o top 3, o top 4, i, i wtedy też no, nadrabiać ten dystans do tych drużyn, które są, są przed nią. Absolutnie z tym się zgadzam, ale tutaj macie, czy mecze u siebie, czy mecze na wyjeździe. No, u siebie też. No, straciłeś punkty w tym sezonie ze Stalą Mielec. Z Wartą Poznań, poznać, Puszczą połomice, która łącznie nie wiem ile, 5 czy 6 punktów tak zdobyła na wyjazdach, a, a teraz, no i w tym jeden, właśnie przy Łazienkowskiej. Więc tutaj no, tu nie będzie żadnej wymówki. No, Legia musi grać w każdym meczu z takim zaangażowaniem, z jakim grała w meczu z Piastem Gliwice, no i zobaczymy, co to, co to przyniesie, bo, bo sytuacja jest poważna, no ale to na, na własne życzenie. Pytanie, czy ten mecz na trzy kolejki, tak? Na trzy kolejki przed końcem będzie mecz Lech Legia przy bułgarskiej. Czy on będzie miał takie bardzo duże znaczenie, czy będzie też taki meczem, w którym już jedna, przynajmniej jeden klub będzie miał pozamiatany i będzie po sezonie? Oby tak nie było, bo jednak. No, no, emocje w tym myślę. meczu byłoby, mecz. byłyby wskazane. No, nawet zakładając, że sytuacja będzie gryła europejskie puchary, to będzie miał ten mecz duże znaczenie, a właściwie jeden i drugi może zostać w kontekście rywali mocno pogrążony gdyby coś tutaj nie wyszło bo jeszcze taka porażka no dzisiaj, że od dłuższego czasu Lech ma trzy punkty przewagi nad Legią Warszawa i ewentualne zwycięstwo na przykład Legii w Poznaniu no to też bilans bezpośrednich spotkań byłby lepszy. Wiadomo to się może jeszcze dużo pozmienić do tego meczu, jest trochę czasu. Potem Lech ma jedzie na widzę ma koronę u siebie. Legia też ma, widziałem w tym w tym terminarzu kilka spotkań, jeszcze ciekawych, bo będzie mecz z Wartą między innymi. Sam jestem ciekaw, bo szykuje się bardzo ciekawa końcówka sezonu, i im będzie bliżej, tym będą bardziej pobijane niektóre zespoły. No w kontekście Lecha może to być taki plus, że ja przynajmniej, może nie tyle, że mam nadzieję, bo to nie jest kwestia jakiejś nadziei, tylko wydaje mi się, że w Lechu mam nadzieję, że jednak było takie zdjęcie teraz, widziałem, zrobione na trybunach. Jak się działa ta ekipa tych piłkarzy niedostępnych obecnie, i faktycznie Umak to powiedział, że z tych sześciu zawodników to każdy mógł grać gdzie w pierwszym składzie i dalej, dalej ich nie ma. I kiedy Mikeliszak chociażby byłby gotowy na tą końcówkę sezonu, no to byłaby duża, jednak yy, duży postęp, duże wzmocnienie w kontekście ofensywnej siły Lecha Poznań. Co w Lechu teraz się będzie działo w tej przerwie na kadrę w tej długiej w sumie, bo, bo zaczęła się w piątek, późnym wieczorem, a zakończy się. Jeśli chodzi o przerwę, no to, to w poniedziałek meczem w Mielcu. No dziś Lechici wracają do treningu, więc dosyć późno, można powiedzieć. Chyba i... wolne wolna niedziela wolna, poniedziałek wolny i we wtorek. Tak roboty. jest, tak jest. Po po, po ten długi weekend. Długi, długi weekend, tak można powiedzieć. Sparring będzie przygotowywany w weekend, jeszcze nie jest znany rywal, jutro lech powinien podać, jaki to będzie rywal, ale pewnie będzie to sparring zamknięty i to chyba tyle. I potem już pewnie jakiś dzień przerwy zakładam sparring będzie w sobotę. No to w niedzielę. Być może wolne też w poniedziałek już przygotowania do meczu, no bo następny mecz Lech gra w poniedziałek o godzinie 15 w Mielcu. Pewnie dzień wcześniej wyjazd w niedzielę, więc śniadanko wielkanocne i no, do Mielca wyjazd nie jest, nie jest bliski. Tam czasami Lech nawet samolotem chyba latał, jak dobrze kojarzę do Radomia i, i gdzieś tam potem do, do Mielca. Różnie to bywało w kontekście kolejorza. No i zobaczymy, czy będzie więcej tych piłkarzy dostępnych. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć dzisiaj, że Lech Poznań ma 102 urodziny, niektórzy powiedzieli 104, bo to też różnie jest datowane. Protoplasta Lecha Poznań już wtedy powstała, więc wszystkiego najlepszego dla kolegów, dla całej społeczności, żeby Lech Poznań dostarczał i swoim kibicom najwięcej radości, ale też kibicom w całej Polsce swoją postawą w europejskich pucharach, bo wydaje mi się, że tak jak w zeszłym sezonie to było, no to wszyscy się śledzili, emocjonowali się i życzyli koleżowi jak najlepiej, tak samo było w tym sezonie w kontekście Legi Warszawa i Rakowa Częstochowa, więc 19 marca Dołączamy do 100 życzeń już nie 100 lat, tylko 200 lat, lat w zasadzie w tej tak. sytuacji, bo, bo 100 to zdecydowanie. Że inni będą tu siedzieć w Poznań kontra Warszawa. I <laughs> jak jak będziemy komentować. 200 lat dla Lecha Poznań, no to tak. Obawiam się, że nas już tutaj e, nie będzie. Natomiast a w legii co tam Paweł? Planowane? Legia miała wczoraj, znaczy w tym tygodniu normalnie trenują piłkarze do piątku, weekend jest. Wolny i w poniedziałek czy we wtorek wracają zawodnicy do treningów, bo i wtedy rozpoczynają się już te takie ostatni finisz przygotowań przed meczem z Górnikiem Zabrze. Z tego co kojarzę to chyba żadnego sparingu drużyna Kostyru Nieicia nie ma w planach, więc raczej teraz jeszcze regeneracja tak po, po tym niedzielnym meczu wczoraj-dzisiaj i, i później już przygotowywanie odpowiedniego planu na mecz w Zabrzu. A tak jak spoglądacie i na Lecha, i na Legię, to w sumie w tym długim czasie, kiedy można popracować, co jest najbardziej do, do poprawy? Może w Legii najpierw, Paweł. O. Akurat po w to akurat Kiedyś był taki tweet, on już stał się wiralem i jest przy każdej możliwej okazji przypominany Manchester United. Kiedy jeszcze David Moyes sprowadził tę drużynę, to powiedział, że Manchester United musi się poprawić w wielu różnych aspektach. I tam wymienił jedno, jeden po drugim. Rozgrywanie piłki, strzały i tak dalej, i tak dalej. To jest teraz Nie no, przypominane Więc w legii Może coś podobnego stworzyć z legią. W Legii warszamy. na pewno stałe fragmenty gry z narożników boiska, czyli rzuty rożne, bo jednak to kuje po oczach, że zero goli po po rzutach różnych rożnych Legia strzeliła w tym sezonie w ekstraklasie, gra w defensywie. Cały czas jednak no tutaj musi Costa Runia i ci jego współpracownicy cały czas gdzieś pracować nad tym, szlifować i eliminować te błędy, bo, bo takie sytuacje, no w zasadzie w każdym meczu to jest pewne, że Legia gdzieś zrobi jakiegoś babola w defensywie. No i, i tutaj na pewno jest dość spory zarzut. No i cały czas jednak też szlifować i pracować nad skutecznością, bo Legia sobie sytuację w miarę tworzy. Włączając ten mecz z piastem Gliwice, to jednak w tych poprzednich legiach sobie tych sytuacji trochę stworzyła, ale nie, no pozostawiała ta skuteczność trochę do, do życzenia. Więc takie trzy elementy, na które ja bym zwrócił uwagę, to, to właśnie. To jeśli chodzi o ten wpis Manchesteru United, możemy go zaraz pokazać, bo podesłałem go na naszą skrzynkę. Jeśli możemy, to, to poproszę, bo on faktycznie dobrze oddaje chyba to, nad czym Legia też mogłaby pracować. David Moyes nam powiedział, że trzeba się poprawić tak, w różnych aspektach, które obejmują podania, kreowanie sytuacji, a także bronienie. Tak to wyglądało, więc myślę, że Kostarujaj, możemy to przetłumaczyć na język polski albo niemiecki w przypadku Kostarujajicza, chociaż ja tego po niemiecku nie powiem, ale tak, w różnych aspektach, czyli też podania, Kreowanie sytuacji i bronienie jeszcze bramkarzy można by to w to zdecydowanie włączyć, ale Poznanie nad czym Mariusz Rumak powinien tak przede wszystkim po, popracować. Na pewno. Jakaś modlitwa za zdrowie zawodnika. Jak zaczynałem od modlitwy, to już. No, ale wiesz, też myślę o tym, o tym, że Salamon i Golizadek polecieli na mecze reprezentacji, jakby się tu coś wydarzyło, no to. No, no, szczególnie... jak Salamon by wypadł. Na Golizadek. No, to jest dramat. No ale Golizadek jakby wypadł, no, to wydaje mi się, że w dziale skautingu Lecha poznać był usiedli powiedzieć, że to jest niemożliwe po prostu. I akurat w przypadku tego drugiego wydaje mi się, że no. Pewnie trochę żałuję, że znowu poleciał na, na reprezentację, bo znowu go nie będzie i jednak no. Trzeba, muszę mieć dosyć duży sentyment do tego zawodnika, że go powołują, biorąc pod uwagę formę wrachu. Nie wiemy, jak to wygląda tam, ale wiem, że jest bardzo ceniony przez selekcjonera i mm, też jest tam rezerwowym, więc pewnie takim zawodnikiem 17-24, jeśli chodzi o, o te kadrę i no. Wiecie, no Golizadek nie był na pierwszym okresie przygotowawczym, na drugim okresie przygotowawczym, teraz znowu wylatuje na, na przerwę na kadrę, więc nie ma za bardzo kiedy z nim potrenować. No Przede wszystkim 522 minuty bez gola, no to tutaj creating chances. Brawo, tak? jak już tak lecimy angielskimi, angielskimi słowami, to zdecydowanie. Tylko wiem, że Mariusz Rumak akurat to też słyszę, że no bardzo dużo nad tym pracują, nad kwestią wyjścia z kontrataku. No, i oczywiście, każdy pojechał na treningu, to wychodzi. W warunkach meczowych jest dużo dużo trudniej, bo jednak. Też to jestem w stanie zrozumieć. Czasami coś ćwiczysz, masz pewne warianty, też oprzeć grze, grę w danym meczu na, na jakimś zawodniku, no on znowu wypada. No teraz no już wiadomo, no kartki to jest pech, no, czy pech. No tak wypada, że Eliasz Anderson zagrał dobry mecz i już w Mielcu nie zagra, już musisz to trochę inaczej zestawić pod tym kątem wyjściowej jedenastki, więc na pewno o, o, o... Taki praca nad tym zdrowiem tych zawodników, czy oni będą dochodzić do swojej dyspozycji, szczególnie w kontekście Michaela i Szaka, no i ta poprawa. Wykończenia sytuacji, mimo wszystko, chociaż mówię, no to nie jest główny problem Lecha, tylko stwarzanie tych sytuacji bramkowych, bo jednak wydaje mi się, że Marysz Rumak na początku był tak entuzjastycznie nastawiony do składu Lecha Poznania, wydaje mi się, że trochę przejrzał na oczy, że jednak tak kolorowo nie jest. Oczywiście, gdyby wszyscy piłkarze Lecha byli dostępni, to ja dalej uważam, że z tą kadrą to no nie zrobienie trójki to, to jest skandal w pewnym, w pewnym momencie. Okej, okay, będziemy brali pod uwagę, w na końcu sezonu. No czy nie, no bo jak się okaże, że jeszcze, nie wiem, dwóch ci wypadnie, bo jakbym policzył liczbę meczów w tym sezonie, w tym, tej rundzie może tak bardziej, to więcej było meczów, przed którym ktoś wypadł w ostatniej chwili niż nie wypadł. Bo jakbyśmy policzyli to naprawdę Sousa, Mudysk wypada, Murawski chory, Gurgul chory przed meczem z Rakowem, yy, może przed jakimś innym akurat, teraz ci wypada Hotyć i Kallström, to właściwie Kibice Lecha mogą być zdziwieni, jak nikt przed meczem nie wypadł i nie ma komunikatu takiego zawsze, jak skład i tam jest tweet odnośnik, kto tym razem wypadł i dlaczego to naprawdę, no już zaczyna być dziwne. Już pojawiają się pytania, czy jest jakaś kwestia treningu, czy coś się takiego dzieje. Ciężko to powiedzieć, bo każda, każdy temat jest inny. No, wydaje mi się, że piłkarze Lecha po prostu są trochę chorowici, mam takie wrażenie, bo, bo widziałem ostatnio komentarz, jeden taki ciekawy, że jakby to było w normalnej pracy, to tam 80% pensji to by często było płacone za, za L4. No oczywiście to mówię z przymrużeniem oka i no zdrowie to jest coś, nad czym ciężko pracować, ale jednak w Lechu no, to jest problem. Tak obserwuję ligę, to nie wiem, czy ktoś ma takie problemy ze zdrowiem i z kontuzjami. Raków często chowa No tak, Raków często, jednak jeśli mówimy, że Raków zagrał 35 czy meczów meczów jesienią, to powiedzmy ta intensywność gry pod kątem piłkarzy, którzy nie są do tego przygotowani. Lech <gry> był w zeszłym sezonie pod... Miał większą intensywność spotkań i tych problemów zdrowotnych było mniej, więc da się tutaj pewien odnośnik zrobić, a jednak ci ludzie od przygotowania fizycznego akurat się w lechu nie zmienili, więc. Tu mogą być pewne jakieś domysły, ale też nie podobały mi się takie głosy akurat niektórych kibiców, już sugerujących, że Kalström ma jakieś inne problemy, nawiązujące do jego przeszłości. No bo to nie wiem, po co takie domysły są, są robione w pewien sposób. Nie rozumiem tego za bardzo. Jeśli klub daje komunikat o tej, o tej antybiotykoterapii, to jednak bym się tego trzymał, a nie szukał, że a może jest coś innego. No może lek faktycznie komunikacyjny gdzieś były drobne problemy. Też niekoniecznie to jest, to jest kwestia często przechodzenia pewnych informacji w klubie, bo wydaje mi się, że to jest główny główny problem, że też nie wszyscy ludzie wiedzą o do końca co się dzieje, ci co mają do końca o tym komunikować, to są już wewnętrzne sprawy klubu, ale to możemy zostawić, no bo jednak ta sytuacja z Mikelem i Szakiem to mocno rzutuje na Lecha Poznań, no bo jeśli ktoś mówi, że on będzie na pierwszy, drugi mecz gotowy, a teraz jest nie wiadomo czy on będzie gotowy na mecz ze Stalą słabo. Paweł, jeszcze kilka pytań do ciebie, bo zbieraliśmy też pytania, zawsze zbieramy na, na Twitterze, więc zachęcamy, czy to na czacie, czy na Twitterze, żeby, żeby zostawiać swoje pytania. Od Adama Bartosiewicza, dwa, czy według, wie, czy według twojej wiedzy zmiana ustawienia przez Legię na 3-5-2 jest na stałe, czy to tylko rozwiązanie na mecz z Piastem? I drugie, czy przy absencji Pawła Wszołka za tę czerwoną kartkę powinniśmy się spodziewać duetów wychowowych Morisita Ribeiro? Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to z tego co mi wiadomo, jest dość duża szansa, że Patryk Kun będzie gotowy na mecz z Górnikiem Zabrze, więc tak naprawdę no dla mnie to są trzy realne opcje na wahadło: Czyli Mauricita Pewniak na prawej, a na lewej Ribeiro bądź Kun. To odpowiadając na pierwsze pytanie. Na drugie pytanie, a pierwsze jeszcze raz. To ustawienie 3 5 2. Czy znaczy, na stałe, to to czy bardziej. To jest tak. To jest 3-5-2, 3-4-3, no, to, no to, się, to się mieli cały czas w trakcie meczu. To, to jest kwestia tego, gdzie Jozue się przesunie, tak, czy Margual. To nie jest tak, że Legia przeszła nagle na takie 3-5-2, jak, jakim grała w poprzednim sezonie, bo jednak no, w fazie pressingu znowu było to 3-4-3, tak. I, I to jest kwestia taka, no, no dość, dość umowna, tak, jak to wychodzi na, na boisku, ale no jak, Pamiętam kilka tygodni temu prosiłeś mnie o takie przestawienie legi tak na, na papierze. No to ja jednak bym się opierał przy tym 3-5-2, by dać taki impuls drużynie. Ale to jest kwestia, my mówimy dużo o tych ustawieniach, o rozmieszczeniu piłkarzy na boisku, ale to jest też kwestia zadań. I to jest myślę, że e, najbardziej kluczowe, jeżeli chodzi o, o ustawianie drużyny. Bo możesz wystawić 11, i, znaczy bramkarza i 10 napastników i im nakazać grać w niskim pressingu od 3, na 30 metrze przed własną bramką. Zamurować, a może wystawić 10 stoperów i, i grać hura, na hura do przodu, tak, wysokim pressingiem i tak dalej. To nie jest kwestia personaliów, choć one są ważne, są bardzo ważne, to jest bardzo ważne, jest też ustawienie, ale jednak też te, te zadania, bo, bo to, co pokazałeś, Maciek, jeżeli chodzi o te pojedynki w defensywie Bartka Kapustki, no jeszcze niedawno Bartek Kapustka no, był przemierzany na pozycję numer 10, tak, a teraz gra na ósemce i gra, gra na niej dobrze i, i te zadania w defensywie, ta większa odpowiedzialność na nim. Też jest no, no widoczna gołym okiem na boisku. Ale nie padło nazwisko. Imię Żyldias, rozumiem, że on jest bardzo dzisiaj. już tydzień temu. No, aha, dobra, no to jak padło tydzień temu, to nie jest rozważany, widzę poważnie. Nie, no, widziałem, że na trybunach oklaskiwał Gola Żozuę no. razem z żoną i z córką. No, po ostatnim pokoju. Na widzowie to odpowiednie miejsce chyba. E, to jeszcze jedno pytanie do ciebie, Paweł. Czy masz jakieś informacje na temat Zyby? Dlaczego jest pomijany pomimo debiutów ważnym w ważnych meczu w konferencji? Dlaczego spadł w hierarchii nawet za Czelhackę, czyżby Kasus Haratina? Wydaje mi się, że mówiłem o tym od początku, że Zeba potrzebuje po prostu czasu na aklimatyzację w nowym otoczeniu i to, że wraca Jurgen Czelhaka, to tak jak się zastanawiałem, co może się w legii zmienić po przerwie na reprezentację, to właśnie no Jurgen Czelhaka wydaje mi się, że jest takim piłkarzem, który może zacząć naciskać na piłkarzy grających w środku pola i, i gdzieś on może wskoczyć do tego składu, aby zabezpieczać ten środek pola, tą przestrzeń przed obrońcami, no daje to wtedy trochę też inną możliwość, jeżeli chodzi o ustawienie kapustki wyżej i, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jedno do ciebie, Dawid z czatu, co sądzisz o ostatnich meczach Adriera Balui? Moim zdaniem, a, liczyłem, źle będę milczał, moim Nie. zdaniem czas tego piłkarza już się w lechu Poznań skończył. Po prostu i to już nic nie będzie i to jest hobby player moim zdaniem. Nie wiem, no trzymanie takich piłkarzy dalej Ekspert to... grzmi, już to widzę. Ale to taka prawda. No, piłkarz jeśli... Lecha to hobby player. I tak Słuchajcie, on i tak ma najlepszy sezon, pamiętasz Paweł? Tak, tak. Nie tak. założyłem się z tobą ostatecznie, chociaż czułem, że no musi być już lepiej, bo wykazywał jak zwykle wygrany z grupowań. To też jest o czym świadczy, że on dzisiaj z czwartym skrzydłem w Lechu Poznań. Przed był Dino Hotic, którego też fanem nie jestem i... To jest taki szybko biegacz. Czasami szybciej pobiegnie, ale jest bardzo chaotyczny, bardzo kiepski taktycznie, słaby w działaniach defensywnych. No, nic wielkiego. Rozumiem, że Maciej skorza stwierdzi, że ten piłkarz może wnieść do tej ligi. Jakość taką, bo on ma fajne przyjęcie kierunkowe, czasami potrafi na kilku metrach odejść i zrobić zwód, ale jednak skuteczność na słabym poziomie. Czasami Mio pecha też tak jak mówić, może złe, że jednak jak dawał już te podania, to koledzy nie wykorzystywali. To i tak nie jest jego najlepszy sezon, ale moim zdaniem on no, ma chyba kontrakt jeszcze rok. Nie jestem teraz pewien na, na 100%, ale tak mi się wydaje, to szukałbym tutaj w Lechu Poznań już po prostu pozbycia się tego piłkarza i spróbowania czegoś innego, bo często mam taki zarzut do Lecha, że jednak przy niektórych piłkarzach tych szans jednak jest dawanych za dużo po prostu. I... Niech wraca Wilak z ruchu chorzów i gorszy no nie będzie. Tak, tak, chociaż też tu widzę pewien, pewien problem. Nie chcecie populizmy, typu trzeba było wziąć Szmyta, bo to wiadomo, że to często w Poznaniu padają takie, takie tezy, bo też Szmyt jest rok starszy od Wilaka. Czyż też się spodziewałem więcej po Filipie w ruchu Chorzów, jednak nie wiem czy on zagrał tam w ogóle mecz w wyjściowym składzie. Teraz jak tak sobie pamiętam chyba, chyba nawet nie, więc tych występów z ławki jest mało, a inni tam też nie przekonują w ruchu Chorzów. No okej jest w to tutaj raczej ciężko grać, to ustawienie teraz też Janusz nieźle zmienił. Jest Kozak, które można nie wiem, chyba no no z No ale Kozak tak zagrał z Górnikiem Zabrze, że rozumiem dlaczego był na ławce rezerwowych, więc to też jest inna, zagrał Ileks, inna kwestia. Zagrał z no to widzisz, miałem prawo to. 55 minut. No, no to... Ale to jeden jest. I, I tyle, więc teraz też, go nie było. Też, a też wydaje mi się, że tutaj jakbyśmy mnie zapytał przed sezonem, hmm, bo to był taki no, ostatni bilet dla Wilaka i dla Pingota, no to tutaj jestem zaskoczony maksem Pingotem pozytywnie, jeśli chodzi o te ustawienie. Wydaje mi się, że to, to jest ustawienie dla niego. To gra w trójce. Takie zbudowanie się w klubie ekstraklasowym i, i, i tutaj może być szansa na porwód do Lecha, bo jednak wydawało mi się, że ten piłkarz no nie rokuje, bo jednak to jest rocznik 2003, widzimy już Michała Gurgula, rocznik 2006 zaczyna wchodzić, też Dominik Szala wchodzi, jest, jest już fala tych młodszych jeszcze piłkarzy, a tu Maksymilian Pingot jeszcze się broni, będzie jeszcze młodzieżowcem w przyszłym roku, chociaż to już nie wiem, czy będzie miało wtedy, wtedy znaczenie. Jeszcze nie ma, nie ma decyzji, więc tutaj jest to zawodnik z lewą nogą. Więc tutaj sobie zacząłem, powiedzmy, obiecywać, że może coś z tego być, bo jednak ma, nasza polska piłka ma deficyt, jeśli chodzi o, nie wiem, środkowych obrońców, no już lewych obrońców, to już nie mówię, z po prostu wiodącą lewą nogą. To Ostatnia kwestia w dzisiejszym programie. Dawid Szulczek. Wczoraj WP Sportowe fakty poddawały, że może zostać nowym trenerem w Krakowie. Wiem, że się chciałeś do tego, panie Dawidzie, odnieść, więc zostawiam to Tobie Bardzo możliwość. mi się podoba ten kierunek i ruch, bo moim zdaniem Dawid Szulczek w Arcie Pozem zrobił wszystko, co mógł zrobić, i to jest takie kręcenie się w kółko, po prostu tak jak często mówi Dawid Szulczek, że są czwartym Beniaminkiem. Ja wiem, że to może być celowe takie obniżanie. Powszeczki, żeby, czy też oczekiwań co do warty Poznań, ale moim zdaniem. Dawid Szulczek zasługuje na impuls. Krakowie jest klubem na pewno bardziej stabilnym niż warto Gra grał siebie, to też ma jakieś znaczenie. Dawid Szulczek zna te krakowskie realia, bo był asystentem wiśle Kraków u Artura z Kowronka po drugiej stronie błoń. Bardzo ciekawy ruch uważam dla tego szkoleniowca, bo Krakowie to jest taki klub. jak słuchajcie, no, mówimy o Jagiellonii, mówimy o Śląsku, że dzisiaj te kluby są na czele Ekstraklasy. klasy. sezonem tego nikt by nie powiedział, i Krakowe to też jest taki klub, który nagle mógłby zrobić. Skok półkę wyżej, gdzieś powalczyć, może europejskie puchary, o Puchar Polski to już się zdarzało w przeszłości. Wydaje mi się, że ten klub idzie do góry pomału, ale, ale idzie i to byłaby super szansa dla Dawida Szulczka. Zasługuje na to. Bardzo bym to widziała, dzisiaj dla Warty byłby to duży problem. Chociaż po odejściu Piotra Tworka też się wydawało, że może być bardzo trudno tutaj wyciągnięto ciekawego szkoleniowca, Bo jednak jak dzisiaj mam takie wrażenie, myślisz Warta Poznań, to przede wszystkim myślisz o Witczulce i dopiero potem dodajesz jakieś kwestie, czyli nie wiem, brak stadionu, brak dyrektora sportowego. No jednak te struktury w Krakowie są dużo bardziej ułożone, akademia, baza treningowa. To te rzeczy są, tak? No duże możliwości na też na rynku też. Tak, no społeczność kibicowska też inna, jednak klub z tradycjami, oczywiście Warta też jest klubem z bardzo dużymi tradycjami. Dwukrotnie jest Polski. Tego nie można mówić, ale jednak no dzisiaj Warta Poznań jest na, na zupełnie innym biegunie. Tak uważam, chociaż w tabeli ktoś spojrzy, no to te kluby mają nawet tyle są punktów. I ten bilans Dawida Szulczka z Krakowem jest taki ciekawy, bo on zagrał 6 meczów, trzy zwycięstwa, trzy remisy. Chyba bilans goli 5-1. Jak dobrze, dobrze kojarzę pisałem to dzisiaj na Twitterze, bo wyjątkowy kompleks Krakowia ma. Warty, warty Poznań. Jak najbardziej za, też była informacja dzisiaj chyba od Mateusza Janiaka, że też są inne nazwiska rozważane. Trener obecny Znicza Pruszków, ewentualnie Marek Pawszą, to byłoby ciekawy, ciekawy ruch jednak do, do Krakowi. Nie byłbym zdziwiony, chociaż jakiś czas temu były plotki, że Dawid Szulczek zbliży przedłużenia kontraktu z Wartą Poznań, ale wydaje mi się, że takie przedłużenie kontraktu byłoby wtedy z opcją ewentualnego odejścia i to na takich korzystnych warunkach dla trenera Szulczka. No bo... Czas leci, to już są trzy lata. Dawida Szulczka, tak jak dobrze liczę, koniec 2021 roku. Przyszedł do Warty Poznań, no i najwyższy czas, żeby poszukać Czegoś ciekawszego, no chyba, że Krakowa spadnie z Ligi, no to, to też trzeba wziąć pod uwagę, bo też taka możliwość jest brana pod uwagę. No my śmialiśmy się trochę z Piasta Gliwice, że ma 13 remisów, a Krakowa też ma dzisiaj 13 remisów, bo zrobiła sobie szósteczkę z Radomiakiem na Dzień Dobry, a potem 5 remisów jednak. Tak, nie, nawet nie 5 remisów, tylko 4 remisy i porażka właśnie z Wartą Poznań. Na kolejne mecze Lecha Poznań i Legii Warszawa trzeba poczekać do 1 kwietnia. 1 kwietnia, tak? 1 kwietnia, i Lech Poznań i Legia Warszawa o godzinie 15.00, w Mielcu, a Legia o 20.00 w Zabrzu z górnikiem Zabrze, więc łatwo nie będzie. My się też oczywiście spotkamy po przerwie reprezentacyjnej. Dawid Dobrasz, meczekist. No, my się spotkamy chyba. Znaczy my generalnie <laughs> w tym studiu to się na pewno tak. spotkamy przy okazji wielu meczów, oby wielu meczów reprezentacji, dwóch konkretnie, ale w takich tematach lechowo-legijnych. Dopiero po, po przerwie na Kadry. Tak jest. Tak David jest. Tak jutro zapraszam na 15.30 na konferencję kadry, bo będę miał okazję poprowadzić. Dziękuję. Do zobaczenia. autorek. Zapraszamy kanał. oczywiście także w imieniu Dawida, Paweł Głoszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Bardzo dziękuję. dziękuję. I dajcie znać, jak Wy widzicie te szanse Lecha, Poznań, Legii Warszawa jeszcze na mistrzostwo, na Puchary, nad czym najlepiej teraz tej przerwie na kadrę popracować. Do zobaczenia po przerwie reprezentacyjnej w Poznań kontra Warszawa. Pozdrawiamy serdecznie.